Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a szli z nim jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić. I oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach, wielbili Boga i mówili: wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Ewangelia mówi o licznych cudach, uzdrowieniach, jakie Jezus dokonał na ziemi. Najbardziej jednak przemawiają przypadki wskrzeszenia umarłych. Być może było ich więcej, jednak ewangeliści przytaczają nam trzy takie przypadki: Łazarza, córki Jaira i właśnie młodzieńca z Nain. Zaskakujące jest, że Jezus dokonuje tego wskrzeszenia nie ze względu na owego młodzieńca, ale ze względu na jego matkę. To widok matki wzrusza Jezusa. Była wdową, a teraz uczestniczy w kondukcie żałobnym jedynego syna. Jest to zatem także kondukt żałobny jej samej, albowiem w tamtym czasie, i to w kulturze semickiej, obowiązek opieki i utrzymania kobiety spoczywał na mężczyznach. Najpierw na ojcu, po ślubie na mężu, a w okresie wdowieństwa na najstarszym synu. W dniu pogrzebu syna owa wdowa straciła już wszystko. Nie ma domu ani środków do życia. Czeka ją jedynie śmierć. Kiedy więc Jezus wskrzesza jej syna, wraz z nim przywraca życie również jej. I oddał go jego matce, pisze ewangelista Łukasz. Bóg rozumie naszą trudną sytuację i nie pozostaje obojętny na nasze cierpienie. Nawet w tak trudnej, zdałoby się przesądzonej już sytuacji, nie wolno tracić nam nadziei, ale z ufnością i wielką wiarą prosić Boga, a On na pewno stanie po naszej stronie.